Od Węgier może zacznę. Wydaje mi się, że może nie jest całkiem tak, że Węgry nie mają zaszłości historycznych, ale sam pan profesor zaczął mówić o tych zaszłościach i one zbliżają Węgry do Niemiec. To jest właśnie bardzo ważne i bardzo trafna, wydaje mi się, ta uwaga, że Niemcy mogą odgrywać rolę swego rodzaju zabezpieczenia tych zmian na Węgrzech, ponieważ kiedy odwołują się owe zmiany do interesu narodowego węgierskiego, to ten interes akurat w XX wieku zbiega się z interesem narodowym niemieckim, ponieważ walka o prawa wypędzonych, a raczej nie wypędzonych, tylko pozostawionych za granicami wskutek rozbioru Węgier, obywateli węgierskich niegdyś, zbiega się z interesami związków wypędzonych, na przykład w stosunku do Czech. I wiadomo, że Węgry są w złych stosunkach z Czechami. To jest problem związany z, no właśnie z zaszłościami historycznymi, z Czechosłowacją, z faktem, że jednak cała południowa Słowacja jest zamieszkała głównie przez Węgrów, że przez 900 lat należała w całości do Węgrów i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę teraz w to wchodzić. Ale właśnie historia w tym przypadku powoduje, że Węgry mogą liczyć na Niemcy zupełnie inaczej niż i pewna zbieżność historycznie nadal ważnych interesów powoduje, że mogą liczyć tutaj na taryfę ulgową, nazwijmy to tak, ze strony niemieckiej. I to prowadzi mnie do niestety przykrego wniosku, że Polska może sobie pozwolić na najmniej. Raz dlatego, że jest krajem de facto traktowanym jako kraj słaby, mimo tych wszystkich laurek wystawianych przez takich dziennikarzy jak pan Cornelius Ochman. To znaczy jest traktowany jako kraj, który nie ma prawa do prowadzenia podmiotowej polityki, a więc w tym sensie jest traktowany na równi właśnie z innymi małymi państwami całego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. A jednocześnie leży w kluczowym geopolitycznie dla tego regionu, już nie dla całego świata, ale dla tego regionu wciąż kluczowym miejscu, między Rosją a Niemcami. I to powoduje, że taka Polska, która chce być podmiotowa w tym miejscu, przeszkadza na pewno imperialnej Rosji i przeszkadza szukającym swojego miejsca w Europie znów jako mocarstwa europejskiego, w porozumieniu z Rosją, Niemcom. I to jest problem po prostu, który odróżnia nas od Węgier i od innych krajów tego regionu, że zmiany polityczne w Polsce są z większą czułością, powiedziałbym, obserwowane przez silnych graczy w naszym bezpośrednim sąsiedztwie i wzmagają szybszą, bardziej ostrą interwencję medialną, gospodarczą do pewnego stopnia, nie mówię o innych formach interwencji, aniżeli w innych krajach naszego regionu. To jest kłopot, który stawia przed przywództwem politycznym polskim no niezwykle trudne zadania. Po prostu to nie są łatwe zadania. Przeciwstawić się pewnym interesom i ambicjom potężnych graczy w naszym regionie, czyli i elity politycznej rosyjskiej, i części elit gospodarczych i politycznych w Niemczech. A więc Węgrzy, choć są także traktowani jako mali, a nawet jeszcze mniejsi, mogą sobie pozwolić na nieco więcej. Pytanie inne, które padło, dotyczyło sił w Rosji, które mogłyby ewentualnie doprowadzić do zmiany systemu. Niestety w tej chwili sytuacja chyba nie jest dobra, a odzwierciedla ona właśnie fiasko jeszcze jednego założenia, które miało racjonalizować zwrot promoskiewski w polityce Tuska-Sikorskiego. Przypomnę, że takim bardzo ważnym motywem, na który się powoływano, że przez naszą otwartą politykę wobec Moskwy my wreszcie spowodujemy pozytywną ewolucję w Moskwie. Po prostu, to był argument stale przywoływany, że jeśli na przykład nie będziemy twardo przypominali o Katyniu, ale miękko, prawda, nie będziemy o innych krzywdach doznanych w XX wieku ze strony państwa sowieckiego mówili, a pozwolimy za to mówić o krzywdach zadanych Rosji przez Polskę w XX wieku rzekomo, to wtedy jakby nastąpi stopniowo pozytywna ewolucja w Rosji.
I tu oczekiwano na sukcesy, to jeszcze jedno pole sukcesów, o które warto zapytać, efekty polityki wschodniej rządu Donalda Tuska, to właśnie miały być no, te jakieś sukcesy w polityce historycznej. No widać, że nastąpił ogromny regres, a nie progres pod tym względem, przepraszam, że używam tych pojęć, w świadomości historycznej Rosji. Regres mierzalny, to znaczy związany z badaniami, da się go opisać badaniami opinii społecznej w Rosji, stanu świadomości na temat Katynia. W tej chwili, według ostatnich badań ośrodka Jurija Lewady, jedynego wiarygodnego ośrodka socjometrycznego w Rosji, ten poziom wiedzy, kto kogo zabił w Katyniu, jest znacznie gorszy niż był przed półtora rokiem. Po prostu, to znaczy to Niemcy, wiadomo, zabili. A z czego to wynika? Z konsekwentnie prowadzonej polityki historycznej przez rząd rosyjski. Skoro ta polityka jest tak konsekwentnie prowadzona, konsekwentnie w duchu imperialnej syntezy obrony tego, co imperialne w dziedzictwie Stalina. I skoro polityka realna, nie tylko historyczna, w Rosji prowadzona jest tak, a nie inaczej, no to mamy do czynienia z sytuacją, jaką nawet znów nawiążę do obecnych komentarzy. Opisywana jest jako stan, który powołuje się w Rosji wszechrosyjski front jedności narodowej, tak się to nazywa, nowa masowa organizacja, którą zakłada Władimir Putin, przypominająca no, już wprost tradycje sowieckie, która wskazuje od razu wroga politycznego, przez siebie wytworzonego, ponieważ nie ma realnych wrogów, silnych. W związku z tym deleguje się nową siłę polityczną, która ma wystąpić pod hasłami prozachodnimi. Oczywiście całkowicie kontrolowana przez Kreml i oczekuje się, że otrzyma w najbliższych wyborach 5-7% głosów. Musi być wróg jakiś polityczny, to nie są jednak czasy sowieckie, żeby nie było wroga politycznego na scenie politycznej otwarcie, formalnie demokratycznej. Nie będzie procesów politycznych, ale będzie taka właśnie koncesjonowana prozachodnia partia. Mówię o tym także dlatego, że znów jakby głównym motywem ideologicznym współczesnego państwa rosyjskiego jest antyzachodniość. Tak po prostu. I to pokazuje znów to dramatyczne fiasko polityki ustępstw, mówienia, że no Putin to no taki polityk jak na Zachodzie, a jeżeli nie Putin, to Miedwiediew. I konkluzja tego pytania jest, czy odpowiedzi na pytanie postawione jest taka. Oczekiwaliśmy do niedawna no, jakiejś ostrej rywalizacji na linii Miedwiediew-Putin w związku z wyborami prezydenckimi w Rosji w 2012 roku. W tej chwili, choć nie wiem, co będzie za rok oczywiście, w tej chwili sytuacja wygląda tak, jakby Miedwiediew z dnia na dzień znikał po prostu ze sceny politycznej. Jakby było go coraz mniej i był coraz słabszy. Coraz mniej liczący się jako jakakolwiek alternatywa wobec linii reprezentowanej przez Putina. Sam żywiłem takie nadzieje, że może dojść tutaj do pewnej konfrontacji grup interesów, które związane są z obozem prezydenckim i spierają się z interesami innych grup przywiązanych do premiera Putina. Ale mam wrażenie, że przewaga w tej chwili, mam takie wrażenie, że przewaga strony Putina jest tak silna, że po prostu do konfliktu nie dojdzie, bo z góry wiadomo, jaki będzie jego rezultat i nikt nie zaryzykuje konfliktu. Tylko natomiast taki konflikt mógłby moim zdaniem przynieść realną zmianę w Rosji. Znaczy niestety żadna z sił demokratycznych w tej chwili w Rosji nie ma potencjału zdolnego zmienić ten system. Tylko podział w elitach władzy miałby taką możliwość, no ale szanse na ten podział moim zdaniem spadają. Nie wiem, co będzie za rok. Być może okaże się, że nie mam racji. Obym się mylił w tym zakresie. Do Stanów Zjednoczonych przejdę jeszcze tylko na koniec szybko. Myślę, że w polityce amerykańskiej wobec naszego regionu jedyną realnym argumentem, na który możemy liczyć, jest argument gospodarczy. To znaczy albo zainteresujemy, wciągniemy na ten teren duże firmy amerykańskie zainteresowane eksploatacją łupków i po prostu amerykańskie liczące się przedsiębiorstwa, tworzące liczącą się grupę nacisku w polityce amerykańskiej, zainteresują się Polską jako partnerem, powiem brutalnie, nawet być może półkolonialnie traktowany, ale w
tej sytuacji w tej sytuacji no, zagrożenia otwarcie kolonialnym traktowaniem, a raczej traktowaniem Polski na sposób marchi pogranicznej, zarówno ze strony rosyjskiej, jak i do pewnego stopnia ze strony niemieckiej, wydaje mi się, że zainteresowanie amerykańskich firm odegraniem takiej roli no, eksploatatorów części bogactw naturalnych w Polsce z pewną korzyścią dla tubylców i z oczywistą korzyścią dla eksploatatorów tych bogactw, ale eksploatatorów ze Stanów Zjednoczonych, spowoduje zainteresowanie polityczne Stanów Zjednoczonych tym regionem. Niezależnie od tego, kto będzie rządził, czy Obama, czy ktokolwiek inny, gospodarka pozostanie najważniejszym na pewno wskaźnikiem zainteresowania Stanów Zjednoczonych za granicą. Oczywiście jest jeszcze jedna niewiadoma, jest wiele niewiadomych, ale wielką niewiadomą jest sytuacja na Bliskim i Środkowym Wschodzie, od której zależy bardzo duża część polityki amerykańskiej. To, że prezydent Obama zadeklarował gotowość poparcia dla państwa palestyńskiego w jego granicach z 1967 roku, no może spowodować ogromne zmiany w polityce amerykańskiej, których ja w tej chwili ocenić nie potrafię, ale to jest właśnie ten dodatkowy czynnik sprawiający, że bardzo trudno jest przewidywać jednoznacznie, że Ameryka już w ogóle się naszym regionem nie zainteresuje, albo że odwrotnie będzie nim na powrót zainteresowana, jeśli tylko dojdą do władzy Republikanie. Nic nie jest chyba tak proste, jak sądzę, także w polityce amerykańskiej. Dziękuję bardzo za te wypowiedzi. Państwo, dzisiaj niestety nasz czas dobiega końca. Udało się panu profesorom poruszyć niezwykle szeroki zakres, wychodzący daleko poza oś Berlin, Warszawa, Moskwa. I jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Na podsumowanie powiedziałbym tylko tyle. Poprzedni zbiór esejów publicystyki pana profesora Krasnodębskiego dotyczył zmiany klimatu i opisywał sytuację, która nastąpiła w Polsce po 2003 roku, w szczególności w aferze Lwina. Ten tom, który jest pretekstem naszej dzisiejszej dyskusji, nosi tytuł Większego cudu nie będzie. Skoro większego cudu nie będzie, to być może nastąpi kolejna zmiana klimatu i tego sobie i Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Thank you.